Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a. Moi drodzy, w ogóle jestem bardzo zadowolony z waszego odzewu na ostatnią talię z Monkey Priest'a, więc dzisiaj zagramy sobie Overload Shaymin. No, szamanem po prostu. Moi drodzy, na czym on polega? Ponieważ zakończyliśmy już przygodę, mamy tutaj nowe karty z przygody. Mamy tutaj Troga Tunelarza, tak? Na jakiej zasadzie on działa? Przy każdym twoim przeciążeniu otrzymuje plus 1 do ataku za każdy zablokowany kryształ many, tak? Czyli on nie dostaje plus 1 do ataku za użycie karty z przeciążeniem, tylko otrzymuje przykładowo Dziki Duch, tak? Przeciążenie ma 2 punkty, więc wtedy ten Trog otrzymuje 2 punkty ataku. I to generalnie mniej więcej na tej zasadzie działa. Co więcej, mamy tutaj również Reno Jacksona, tak? Wcześniej na moim kanale mieliście okazję zobaczyć Reno Warlocka, natomiast tutaj również użyjemy tego Reno i z tego powodu mamy po jednej sztuce danej karty. Nie wiem, czy po polskiemu to powiedziałem, czy nie. No, mamy jedną sztukę każdej karty generalnie. Ale dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Błyskawica jako removal na wczesne tury, jako obrażenia w przeciwnego bohatera. No, generalnie 3 punkty obrażeń. No i tutaj jeden punkcik przeciążenia. Kruszy skalny oręż. Podobnie jak błyskawica, nie daje nam przeciążenia. Możemy dopakować naszą kreaturę, możemy dopakować naszego bohatera, a możemy również skombić to z naszym zgładzicielem, tak? Bardzo mocna broń, 2 na 8 z furią wichru, także jesteśmy w stanie wyciągnąć 10 punktów obrażeń za pomocą właśnie zgładziciela i kruszy skalnego oręża. A wstrząs ziemi jako wyciszenie głównie, czasami jako 2 punkty obrażeń w jakąś kreaturę, ale rzadko, ponieważ tutaj mamy Sir Płetwina, który będzie zmieniał nasze Hero Power na bardziej agresywne, takie jak na przykład Hero Power Huntera albo Maga, ewentualnie Druida, tak? Tutaj naszych totemów aż tak bardzo nie będziemy używać, ponieważ to nie jest totem szaman. A tutaj Trog właśnie z ostatniej przygody. Bardzo mocna kreatura, może bardzo ładnie urosnąć właśnie dzięki tym kartom z przeciążeniem. A tutaj zastanawiam się jeszcze nad dorzuceniem. Zastanawiam się nad dorzuceniem. Kurczę. Nie mogę teraz tego znaleźć. Aha, tutaj. Pradawnej wiedzy. Dobierz dwie karty i to ma przeciążenie 2 punkty. Całkiem mocna karta, ale na razie nie będziemy zmieniali naszej talii. Zobaczymy, jak w takiej postaci ona będzie się sprawdzać. Dobrze, dalej. Zombiak, kreatura do trade'ów we wczesnych turach. Trzask, całkiem mocne obrażenia, od 3 do 6 punktów w bohatera bądź w jakiegoś stronnika. Ma przeciążenie 1 punkt, ale za 3 many możemy zadać naprawdę bardzo duże obrażenia. Totem ognistego języka, dopałka dla naszych pozostałych kreatur, plus 2 do ataku, jest całkiem mocne. Tak samo jak totemiczny golem, który rzucony w drugiej turze stanowi bardzo duży problem dla naszego przeciwnika. Jednak kreatura 3 na 4 w drugiej turze z reguły jest tradowana za co najmniej 2 karty. Upiorny pajęczak, ciężko jest się go pozbyć. Kreatura sama w sobie 1 na 2 nie jest jakaś mocna, ale razem z totemem ognistego języka albo z kruszyskalnym orężem od biedy może być całkiem przydatna, tak? Burza z piorunami
No tutaj tylko jedna sztuka ze względu właśnie na tego Reno Jacksona, żeby on zawsze nam wchodził. AOE po całym stole 2 do 3 punktów obrażeń. Tutaj można również pomyśleć nad, już wam mówię, niszczycielskimi żywiołami, tak? Zadaj 4 do 5 punktów obrażeń wszystkim stronnikom, przeciążenie 5 punktów. Całkiem fajne. Dziki duch. Przyzwij 2 duchowe wilki, 2 na 3 z prowokacją. Bardzo fajna karta, zatrzymany. Mamy dwóch stronników, których również możemy właśnie dopakować tym totemom ognistego języka. Stanowią również problem dla przeciwnika, żeby jakoś ich szybko przejść. Hex. Jako kontra na jakieś tam większe kreatury, Ragnarosy, Keltuzady, jakieś Sylwany, tudzież inne legendarki. Zamienia to po prostu wszystko w żabkę 0 na 1, z którą nie powinniśmy mieć problemów. Tutaj mamy Brana, legendę właśnie z ostatniej przygody. Twoje okrzyki bojowe uaktywniane są dwukrotnie. No mamy tutaj sporo kart, które mają ten okrzyk bojowy, jak na przykład Kiełzar, Totemistrz, czy powiedzmy... W sumie jestem ciekaw, czy na niszczyciela to działa i czy się kumuluje, ale tu nie jestem pewien. Na pewno działa to na obrońcę Argusa, ponieważ on dwa razy daje swojego buffa +1/+1, co jest bardzo przydatne. Albo na przykład możemy się dwa razy uleczyć z antycznego Medibota. A jako że mamy po jednej sztuce każdej z kart, to wtedy podwojone okrzyki bojowe mogą dać nam sporą przewagę. A Kiełzar, bardzo mocna karta, daje nam z reguły bardzo fajny totem, którym również jest totemiczny golem, o czym warto pamiętać. Może nam dać kolejny totem ognistego języka, może nam dać totem, który dobiera nam karty. No ale nie zawsze to działa i właśnie od tego mamy Brana, tak, żeby te szanse nam wzrosły. Łowca grubego zwierza, kontra na jakieś większe kreatury. Wyzwolony żywiołak, otrzymuje +1/+1 za każdym razem, gdy zagrasz kartę z przeciążeniem. Mamy tutaj sporo kart z przeciążeniem, więc on będzie bardzo ładnie rósł, podobnie jak nasz trog. Tunelarz, tak? A co prawda trog, jemu życie nie będzie się zmieniało, natomiast temu wyzwolonemu żywiołakowi będą rosły całe statystyki, zarówno atak, jak i życie. Grzmiący żywiołak, on również jest z nowego dodatku, z ostatniej przygody. Kiedy zagrasz stronnika z okrzykiem bojowym, zadaj 2 punkty obrażeń losowemu wrogowi. Tutaj warto pamiętać, losowemu wrogowi, czyli wliczamy w to również bohaterów, tak? Więc mamy tutaj jednak sporo tych kreatur z okrzykami bojowymi, więc te 2 punkty obrażeń można ładnie tutaj skombić. Co więcej, ma on statystyki 2 na 6, czyli no te 2 punkty obrażeń to jest mało, oczywiście możemy go dopakować, natomiast 6 punktów zdrowia to nie jest takie łatwe dla przeciwnika, żeby się tego pozbyć. Niszczyciel Ogniostraży. Jest to karta z Black Rock Mountain. Do tej pory nie była aż tak bardzo używana. Teraz, kiedy Blizzard stara się wprowadzić tego Overload Szamana, coraz częściej się pojawia i jest bardzo potężną kartą, tak? Najmniejsze statystyki, jakie może posiadać, to 4 na 6. 4 na 6 za 5 punktów many, no bo to przeciążenie to jest po prostu dodatkowy punkcik many, który nie możemy użyć po prostu w kolejnej turze. Więc za 4+1, tak, mamy 5 punktów many. Statystyki 4 na 6 nie są aż tak dobre, ale z reguły mamy te statystyki 5, 6 na 6. Czasem nawet zdarza się 7 na 6, więc w czwartej turze taki stronnik jest bardzo, bardzo potężny i kłopotliwy dla naszych oponentów.
Muszę tutaj przyspieszyć już z tym omówieniem, bo się rozgadałem. Obrońca Argusa, dopałka dla naszych słabszych kreatur. Co więcej, z Branem może dać dwa razy tego buffa. Załogowy Szatkownik, świetna kreatura na czwartą turę. Zgładziciel, tak jak wcześniej mówiłem, podstawowa broń na szamanie. Posiada przeciążenie, więc kombi się z naszymi wcześniejszymi kreaturami. A co więcej, można go skombić z kruszyskalnym orężem i zadać 10 punktów obrażeń od ręki. Antyczny Mendibot, nasz, no nie powiem tutaj główny element leczenia, bo nim jest Reno Jackson. Natomiast tutaj możemy sobie podleczyć o 8 punktów zdrowia naszego bohatera. Jeśli mamy Brana na stole, zamienia się to już w 16 punktów, więc całkiem ładnie. Lazurowy Smokowiec. Obrażenia od zaklęć aż tak nas nie interesują, chociaż można je skombić z błyskawicą czy z burzą z piorunami, ale bardziej interesuje nas okrzyk bojowy, dobierz kartę. A również można go skombić z Brenem Miedziobrodym, wtedy dotrzymujemy dwie karty. Kreatura sama w sobie, no 4x4 za 5 punktów many, nie jest aż takie mocne, ale ważne, że dobiera nam karty. Żywiołak Ziemi, rzadko widywana karta na szamanie, ale właśnie teraz ze względu na to swoje przeciążenie jest już grywana w Overload szamanach, bo ładnie kombi się z Trogiem. Do tej pory często była widywana na arenach, na rankedach mniej, no a my tutaj popróbujemy coś z nią podziałać. Imperator, mamy sporo takich średnich kreatur, tam za 1, za 3, za 4 many i obniżenie ich kosztów o 1 punkcik może nam znacznie przyspieszyć rozgrywkę i zasypać po prostu przeciwnika kreaturami, z którymi będzie miał spory problem, tak? Imperator sama w sobie, bardzo mocna kreatura, no 5x5. Obniża koszty pozostałych kart, no tutaj niewiele trzeba mówić. Mamy Reno Jacksona. Tak jak mówiłem, ta talia jest skonstruowana właśnie, żeby ten Reno zawsze mógł działać, tak? Ponieważ jeśli w twojej talii pozostała nie więcej niż jedna sztuka każdej karty, w pełni ulecz twojego bohatera. Czyli jesteśmy w stanie się uleczyć na przykład za 29 punktów życia. Co dla przeciwnika jest nie lada problemem, ponieważ jeśli wyrzucił się już z kart, które zadają obrażenia, a my się nagle uleczymy do pełni zdrowia, to potem już nie będzie miał drugiej takiej okazji czy szansy, tak? A i wtedy my przejmujemy inicjatywę. Żywiołak Ognia, znany i lubiany u szamanów, okrzyk bojowy, zadaj 3 punkty obrażeń. Tutaj będzie trzeba sprawdzić z tym Branem, czy on będzie zadawał 6 punktów obrażeń w jedną kreaturę, czy na przykład będę mógł wybrać sobie dwa cele. Zobaczymy. Dr. Boom, znana legendarka, najmocniejsza w obecnej mecie, a przynajmniej jedna z najmocniejszych. Tutaj nie trzeba wiele mówić. Co więcej, okrzyk bojowy przyzwi 2 hukoboty, a razem z Branem przyzywa ich 4. Alakir, furia wichru, szarża, boska tarcza, prowokacja, czego chcieć więcej, na wykończenie przeciwnika jak znalazł, tak, stanowi bardzo duży problem, zarówno dla stronników przeciwnika, jak i dla samego bohatera, bo nie jest w stanie go zabić ani łowcą grubego zwierza, ani słowem cienia śmierci w przypadku kapłanów. Musi używać, nie wiem, polimorfa albo heksa, co nie zawsze jest pod ręką. Dobra, moi drodzy, ile tutaj? Jezu, 14 minut. No rozgadałem się, ale no, mamy 30 różnych kart, trzeba było opisać. Także przejdźmy już do gry. Zobaczymy, co wyniknie z tej talii. Jesteśmy teraz na randze 18.
Do potestowania na razie ta ranga wystarczy. Mam zamiar dobić tym szamanem tak do 15-14. Przynajmniej na odcinkach, poza odcinkami zobaczymy, może uda się więcej. Dobrze, mamy druida i zobaczymy, jak sobie z nim poradzimy. Mamy coina. O, i to jest całkiem fajne rozdanko. Sir Płetwina oczywiście sobie zostawimy. Przydałaby się nam... chociaż nie, mamy... tarczownik. Ciekawe, nie powiem. Rzucimy sobie tego Sir Płetwina i weźmiemy sobie pewny strzał, a bardziej agresywnie zagramy. Bardziej agresywnie tutaj będziemy mieli co turę 2 punkty obrażeń w przeciwnika. Okej. Skoro tak, to my... my zagramy Kiełzara. I dostaniemy eteryczny totem. A sam w sobie nie jest on taki dobry, ale może skąbi się z jakimś zaklęciem. Zobaczymy. Kurde, czuję się na tej randze, jakbym grał z kimś na arenie. Dobra, zagramy tutaj eteryczne wilki. Tutaj atakujemy tego tarczownika, żeby w kolejnej turze móc zabić zarówno jego, jak i tycią przywoływaczkę, ponieważ pierwszy stronnik zagrany przez ciebie w każdej turze kosztuje 1 punkt mniej. No, to mnie nie satysfakcjonuje. A tutaj leci swipe. O, czy będzie poświęcał tą tycią przywoływaczkę? Raczej nie. W takim razie... kurde, pozbyłbym się jej, ale nie mam jak. A nie mam jak się jej pozbyć, więc atakujemy w twarz i zyskujemy przewagę. Chciałbym wcisnąć w stół jakoś tego brana. No i właśnie, to jest ból, że nie udało nam się zabić tej tyciej przywoływaczki. Ale teraz musimy to zrobić. Jak to dobrze zrobić? Zagramy tak. Zagramy również w ten sposób. Tego sobie zabijemy. Tyciej przywoływaczki również się pozbędziemy. I mam nadzieję, że nie ma on drugiego swipa. Bo drugi swipe tutaj bardzo mocno by posprzątał nam ten stół. W sumie wszystko by nam zabił. I to nie jest nam na rękę. Natomiast my w kolejnej turze możemy zagrać sobie obrońcę Argusa i dać podwójnego buffa. I to byłoby coś, do czego będziemy dążyć. Ho! Plugastwo. O, plugastwo jest nam na rękę.
i zagramy sobie. Dobra, to już wiemy dokładnie, jak to działa, więc mamy nauczkę na przyszłość. Mamy nauczkę na przyszłość, mianowicie żywiołek ognia strzela dwa razy w jeden cel. Nie mamy możliwości zmiany. I to jest bardzo duży problem. Co my możemy sobie z nim zrobić? Myślę, że zrobimy w ten sposób. Dogramy jeszcze Hero Power. I niech on się rozbije o naszego żywiołaka ognia. Wow. Co tu robi Grul? Nie mam pojęcia. My natomiast zagramy sobie w ten sposób i atakujemy w twarz. Atakujemy w twarz. No, ten Grul jest dość niepokojący. Kurde. Na tych rangach naprawdę ludzie mają interesujące karty, no. Czuję się, jakbym tutaj grał na arenie. O, na szczęście doszedł nam łowca grubego zwierza. Dlatego dorzucimy sobie grzmiącego żywiołaka. Dorzucimy sobie łowcę grubego zwierza i atakujemy w twarz. W kolejnej turze możemy się spokojnie uleczyć. Możemy dograć jeszcze lazurowego smokowca. Więc tutaj stu mamy w miarę opanowany. No okej. Okay. On tutaj atakuje w twarz. My zobaczymy, co dobierzemy. Imperator, ok. Tego? Niedobrze. A w takim razie teraz się uleczymy. Weź traf tego. Ok. O to nam chodziło. Łowcę grubego zwierza możemy sobie poświęcić. I resztą atakujemy w twarz. No, sytuacja jest w miarę opanowana. On ma 14 punktów zdrowia, my mamy 21. Mamy karty na rękę, stół mamy w miarę opanowany. Chociaż ten boom. Chyba, że możemy go zabić w kolejnej turze. To byłoby nam na rękę. Ile mamy? 8, 11. Zabijamy go. Tak, zabijamy go. Zagramy w ten sposób. Okej. Zobaczymy jeszcze, kogo trafi ten grzmiący żywiołak. I będziemy go dobijać. Zabijamy. No dobrze, moi drodzy. Zobaczę szybko. 24 minuty. No tutaj sporo się rozgadałem na temat samej talii. Więc teraz już sobie zakończymy. Bo kolejna walka mogłaby jeszcze potrwać z 15 minut. Więc w tym odcinku sobie zakończymy. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Zobaczcie również moje inne filmy na kanale. A my już się widzimy w kolejnym odcinku z naszego Overload Szamana. A ja żegnam się z Wami. Na razie, trzymajcie się, cześć!